Witam wszystkich w kolejnym odcinku Paskudnych Rozgrywek. No, mam ja dla was dzisiaj, jak to mawiał mój fizyk na studiach, taką ciepłą bułeczkę, bowiem walka jest bardzo nietypowa. Będą tak naprawdę to trzy kolejno po sobie występujące filmy z aktualnego FanCupu. Walka miała miejsce wczoraj. Jeśli ktoś się nie orientuje, FanCup aktualnie rozgrywany to turniej, w którym biorą udział czołgi wszystkich tierów, więc na mapie spotykają się jednocześnie czołgi 10 poziomu z 8, 9, 6, 1. Jest pełen przekrój czołgów, więc tak naprawdę ta walka jest zupełnie inna, bo tutaj może być taka sytuacja, że na przykład samodzielnie wypuszczona T1 wpadnie na jakiegoś T5, 7 Heavy albo Bad Chata. Ale z czego jest ten filmik? Jest to walka w tym momencie o wejście już do fazy finałowej, czyli tej, która będzie live streamowana w sobotę. Przed chwilą udało nam się pokonać drużynę złożoną głównie, czy tak naprawdę drużynę składu FEX. W tym momencie graliśmy ze składem VAST. Zobaczmy dokładnie. Tutaj akurat chyba nie jest to napisane, ale jak widzicie po prawej stronie jest to skład złożony z, głównie z zawodników, tym razem Efe, jest jeden zawodnik Bones, jest Kazna, jest CR, jeden bezklanowiec, no i tak naprawdę tyle. Widać od razu po kolorkach, bo tutaj w tej wersji to jest powtórka z 8.9 oczywiście sprzed chwili, więc wszystkie mody działają. X-Powiem pokazuje naprawdę, że zawodnicy po tamtej stronie są bardzo, bardzo dobrzy. I tutaj szybko udaje mi się zbić te dwa lighta. My dzisiaj jedziemy z Raging Potato. Mapa to Piaszczysta Rzeka. Ale to może jest mniej ważne, bo tutaj ważne będzie pokazanie, jak ta rozgrywka przebiegała. Już T2 spadł, Vekfer, akurat Vekfer był głównodowodzącym i rozstawiającym we wszystkich bitwach FanCupu. Więc można powiedzieć, że poniekąd jest to o tyle prostsze, czyli o tyle ułatwienie, że jeśli dowódca spada, a nie był to czołg jakoś super wartościowy typu najwyższy tier, to może teraz łatwo się przełączać między czołgami, obserwować je i ewentualnie wydawać polecenia na bieżąco, nie tylko patrząc na minimapkę, ale również tak naprawdę dokładnie tak, jak widzi to za wszystko zawodnik. Tam na górce Crusader i Master Dog za starami pokazują się PZ1C i PZ2. No, to są czołgi bardziej służące jako oczy. PZ1C dostał strzał, tam się pokazuje PZ3 z graczem z Kazny, teraz jeszcze, zobaczcie, pojawił się tam trzeci czołg, BT2, udało się Master Doxowi zbić PZ1C, ładnie się szybko schował. Może was zastanawiają, jeśli ktoś zauważył staty Master Doxa, no bo jest jedynym fioletem po naszej stronie. Master Dox przyznał sam, że po prostu poprosił o reset konta, zostawiono mu czołgi premium, a staty ma od nowa, no i teraz bitew ma oczywiście bardzo mało, ale dzięki temu może budować swoje statystyki od zera. Nie wiem, czy to była tajemnica, przepraszam, jeśli ją zdradziłem, ale tak to wygląda. A poza tym w klanie dużo niebieskich, dwa zieloni. Ja jak tutaj grałem, akurat w tej bitwie nie występowałem, bo dumnie jeżdżę na T1, którą zajął Korni wcześniej. Korni to też zawodnik doświadczony w Eslu, więc jak najbardziej miejsce na T1 mu się należy. Teraz Raging dostał od AMX-a 50-100, on akurat prowadzi T7-1. No, fajny mały czołg, magazynkowiec przydaje się. Tutaj prawie się udało zbić Chaffiego. Znaczy, nie, przepraszam, to był chyba Hellcat. Nie, Chaffi, dobrze. Jeszcze tam się utrzymał. No, jest ten AMX-50B. Ciekawa taktyka, zauważcie, bo tak naprawdę FanCup i zasady nim rządzące sprawiają, że wybór czołgów jest bardzo różny. Czasem się spotka na przykład esetkę, czasem to będzie T5-7 Heavy na samej górze, po naszej stronie akurat tym razem jest to Bad Chat, a po tamtej jest to AMX-50B, tak jak wspomniałem, więc dobór różny, ale ogólnie chyba magazynkowce jednak tutaj wiodą prym na najwyższych tierach. Nie stawia się na siłę ognia, powiedzmy, jak z pancera S100, albo innego kolosa, albo powiedzmy Mausa z ogromną liczbą HP, tylko właśnie czołgów zwinnych.
może słabiej opancerzonych, ale jednak potrafiących zadać dużo damage'u w kilku strzałach. I powiem wam, okaże się w kolejnej bitwie, że będzie to bardzo ważna cecha, ale może nie uprzedzajmy na razie faktów. 3-2. Zaczyna się, no ta bitwa już chwilę może trwa, ale jak najbardziej jest, układa się po naszej myśli. Zbity czwarty, trzeci i drugi tier, po naszej stronie trzeci i drugi. FCM pak odpadł. No jest to ciekawy czołg, ale on sobie świetnie radzi na swoich tierach, a nie w starciach z czymś powyżej tieru czwartego. Pokazał się Chaffee, no jest, udało się. M8A1 popisuje się ładnym strzałem. Gdzie ten M8A1 stał? Szczerze mówiąc, teraz tak patrzę. Może spójrzmy na mapkę. Nie widać go. Gdzieś musi być przy krawędzi ekranu. M8A1 to jest Maciej W, czyli widzicie, no ładny strzał z mniej więcej K6. Teraz decyzja o to, żeby Raging pojechał w stronę kapa. Tutaj albo kogoś wyświeci, albo ewentualnie będzie sam przejmował bazę. Na razie top tiery żyją, mają się dobrze. AMX-50B i ruszył w stronę naszego kapa. AMX-50-100 jest już dość blisko. Master Dox tam go będzie świecił, a Raging jedzie trochę dookoła. Właśnie, proszę zobaczcie, żeby znaleźć artylerię. Co jest ciekawe, część drużyn nie gra artylerią, no jednak zaletą grania z artylerią jest oczywiście możliwość bicia czołgów z daleka, z ukrycia, ale wada jest taka, no że żeby dobra artyleria była w składzie, wymagane jest oczywiście, żeby był to tier wysoki. Tutaj piękny detrak, nie było detraka, ale tutaj artyleria popisała się naprawdę świetnym strzałem. Dużo szczęścia, że nie trafiony. Tutaj płonie AMX-50-100. O tej artylerii. Trzeba jednak no, liczyć się z tym, że się traci tak naprawdę, jeśli się bierze Geopantery na siódmym tierze, no to traci się na przykład na siódmym tierze takiego T7-1. No, trzeba wybrać, co jest ważniejsze w tym momencie. Zobaczcie, zrobiło się 7-4. Przyznaję uczciwie, ja tych bitew nie oglądałem wcześniej. Komentuję zupełnie na żywca, ale to dlatego, że jest to naprawdę moim zdaniem super okazja pokazać, jak sobie poradziliśmy w, no, moim zdaniem, wysokim już etapie turnieju. Brakuje nam bardzo niewiele, żeby już wejść do tej ścisłej czołówki. W tym momencie jesteśmy już w tych rozgrywkach finałowych, powiedzmy. No, może nie sam ścisły finał, ale to jest chyba w tej chwili top 8. Zobaczcie, pięknie wyświecone AMX-50B. Dostał jeden strzał, drugi strzał, jeszcze tam za 300 od kogoś. Tutaj, no, odwinął się po prostu niesamowicie. Zostało tylko 8 hapsów. No, znowu naprawdę dużo szczęścia. Nie widać tutaj markera, jest tutaj, czyli dostał w wieżę. 8-5, został czołg 10 tieru, 8 tieru, u nas 10-9, 7-6-4. No, wydaje się teraz sytuacja opanowana. Tak jak mi chłopaki mówili, w tej bitwie to już mogę zdradzić, znaczy mówili mi o tej bitwie, poszło tutaj łatwo. Względnie. Nie była to tak, to była pierwsza walka z tą drużyną, ale relatywnie poszła ona spokojnie i po naszej myśli. To druga będzie już trudniejsza. Zauważcie, T7-1 uszkodzone gąsienicy, uszkodzony magazyn amunicyjny, więc przeładowanie sporo dłuższe, ale jest kola, która trochę jednak to wszystko przyspiesza. 37,5 sekundy. Wyjeżdża T5-4 Hellcat na AMX-a 50B. Teraz jeszcze dojeżdża Batchat. Tutaj już myślę, można śmiało zdradzić, że no, dużo nie pożyją przeciwnicy. Jeszcze się oczywiście broni ten AMX-50, ale zobaczcie, wyjeżdża, teraz będzie taran. Nie, jednak udało się T7-1 zbić. Przeciwnicy przyznają good game. Nie pokazuję wam statystyk pomeczowych. Przechodzimy bardzo szybko do następnej powtórki. Cześć.